Do tych burgerów i do tego hot-doga można domówić smażone na dużej ilości smalcu frytki, które się nazywają flatliner fries. Flatliner nawiązuje do płaskiego EKG. Cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej, i Juszes. Witamy w setnym odcinku Pananas Podcast. Dzisiejszy odcinek jest na swój sposób jubileuszowy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądają, dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli wszystkie nasze odcinki dotychczasowe, a wiemy, że są takie osoby, bo często piszecie o tym w komentarzach. Warto wspomnieć, że pod koniec odcinka zrobimy małą celebrację z tej okazji, ale no, wrócimy do tego. Ale dziękujemy bardzo wszystkim, którzy byli z nami przez te 100 odcinków i miejmy nadzieję, że jeszcze setki kolejnych przed nami i przed Wami. Jeśli ktoś z Was po raz pierwszy nas ogląda, to się w ogóle nie przejmujcie, ponieważ nasze odcinki i tworzymy w taki sposób, żeby każdy z nich był niezależny i żeby każdy z nich dało się obejrzeć niezależnie od pozostałych. Czasem zdarza nam się wtrącić jakieś nawiązanie do poprzednich odcinków, ale w ogóle jest to nieistotne nie dla fabuły całego odcinka. Mówimy to jako ciekawostkę dla tych, którzy śledzili nasze poprzednie odcinki. Dzisiaj też z tej okazji poruszymy taki temat, o który w sumie od dawna pytaliście i prosiliście, więc myślę, że to jest dobry moment, aby ten. Temat poruszyć. Ogólnie dzisiejszy odcinek będzie pełny takich specjalnych tematów, o których wcześniej już gdzieś tam czy słyszeliśmy w komentarzach, ktoś nam pisał o nie prosił. I właśnie takim tematem, o który często prosiliście, jest temat restauracji w Las Vegas pod tytułem Heart Attack Grill. Jest to restauracja właśnie w Las Vegas, która celowo serwuje niezdrowe śmieciowe jedzenie, które jest bogate w tłuszcz cukier i cholesterol, który spożywany często może zwiększyć ryzyko zawału serca. Stąd też nazwa. Hard Attack Grill powstał w 2005 roku w Chandler w Arizonie i w 2011 roku został przeniesiony do Las Vegas. Restauracja została właśnie przeniesiona do Las Vegas po tym, jak zmarł rzecznik prasowy tej restauracji, 29-letni Play River, który w chwili śmierci ważył 261 kg i zmarł z powodu powikłań przy zapaleniu płuc. Pomysł na tę restaurację zrodził się we właścicielu podczas pisania pracy magisterskiej. Temat marketingu, studiów, fitness zainspirowały go historie o klientach, którzy oszukiwali na swoich dietach. Ja słyszałam taką wersję, że tą y, restaurację założył jakiś były dietetyk, który był sfrustrowany tym, że jego podopieczni nie słuchali się jego zaleceń i postanowił, że: OK, skoro nie chcecie słuchać moich zdrowych porad żywieniowych, to żyjcie co chcecie, ja wam zrobię niezdrową restaurację. Y, i skoro wam mówię, jestcie to, to będziecie zdrowi, a wy nie chcecie, to zrobię wam taką i będę mówić: żyrejcie to i popadajcie na zawał serca. I tak też zrobił. Słyszałam, że to była taka historia. Ta cała restauracja jest właśnie takim ogólnie żartem. Żartem, który bardzo dużo osób traktuje poważnie. U zarania dziejów ta restauracja powstała jako taki wyraz cynizmu, jak tam jest bardzo dużo takich elementów, do których zaraz przejdziemy, które jakby generalnie są wyrazem poczucia humoru właściciela. Poczucia humoru albo zawiści, tak takiej do jego um, podopiecznych, którzy nie chcieli go słuchać. No właśnie, słuchajcie, ta cała restauracja ogólnie nie mieści się w głowie. Zaraz tutaj przejdziemy do szczegółów i tu są takie, takie elementy, które po prostu eksploduje mózg, jak się o tym słyszy. Na przykład pierwszą taką ciekawostką już na samym wejściu, nad drzwiami jest wielki napis, że osoby powyżej 350 funtów jedzą za darmo. Ile to jest na kilogramy? 160 kg? Kilo. No widziałam dużo jakichś TikToków i tak dalej, gdzie właśnie jest kolejka do tej restauracji i ludzie wchodzą na tą wagę i no, wiesz, jest to dosyć cyniczna sytuacja, bo zazwyczaj jak ktoś wchodzi na wagę i zobaczyłby tam... Taką liczbę, że ważysz, nie wiem, ponad 200 kilo, no to nie byłby to powód do radości. A tam wchodzą osoby naprawdę już, tak wiecie, chorobliwie otyłe, jak z takich dokumentów na TLC, że ledwo tam się wczłapują czasem wręcz na tą wagę i widząc tą liczbę, się cieszą, że mogą tam pójść i zjeść za darmo ile chcą. To naprawdę jest jak jakiś odcinek Black Mirror, tylko że to jest prawdziwe życie. Zobacz, że ta cała sytuacja jest takim odwróceniem jakby sytuacji, że jeśli ktoś waży dużo, no to jest powód do zmartwienia, tak? Jest jakby cała masa powodów, dlaczego się trzeba martwić, jeśli się waży 200 kilo. A w tej restauracji, kiedy ważysz powyżej tych 160 kg, to jesteś jakby uhonorowany darmowym jedzeniem. Tutaj się też pojawia takie pytanie, na jakich zasadach działa ta promocja, że jest jedzenie za darmo powyżej 350 funtów. Zanim w ogóle się dowiedziałem, że ta informacja jest małym druczkiem na menu w tej restauracji... To zanim się o tym dowiedziałem, to przeszukałem bardzo mocno internet, bo byłem pewien, że to nie działa tak, że po prostu taka osoba powyżej 160 kg wchodzi, zamawia co chce i się świetnie bawi, bo to wiesz, nigdy w restauracjach tak nie działa. Zawsze, zawsze jest coś małym druczkiem. Jest takie powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. No i właśnie tutaj w tej restauracji też nie ma czegoś takiego. Ta osoba powyżej 160 kg dostaje za darmo pojedynczego burgera. I do tego burgera musi zamówić napój. Napój kosztuje tam około 2,5 dolara minimum. Przy każdym obejściu sali przez kelnerkę, jeśli już się zjadło tego pojedynczego burgera, można domówić kolejnego. Można tam siedzieć cały dzień i zamawiać te pojedyncze burgery, ale właśnie do każdego trzeba zamówić napój, który kosztuje tam minimum 2,5 dolara. I tak naprawdę to działa w ten sposób, że to się zwraca już przy tym napoju, nie? Że, ta, mm. że ta marża przez restaurację jest nadrabiana tym napojem. No może nie zwraca się w pełni, ale ta promocja jest też elementem marki. Tej restauracji, no bo ta restauracja sama nawołuje, że przyjdź do nas i obejrzyj się tak, że dostaniesz zawału serca. To polityka dawania po jednym burgerze tylko nawiązuje też do tego, że w tej restauracji w ogóle trzeba zapłacić za jedzenie, zanim się je zje, ponieważ możesz umrzeć w trakcie jedzenia. Znaczy to jest. Myślę, taki chwyt marketingowy, właśnie, że to ma nawiązywać, że jesteśmy tak niezdrowi, że możesz dostać ataku z serca jedząc nasze jedzenie, więc zanim weźmieszcie za jedzenie, najpierw nam zapłać. I tutaj pewnie mogło być podobnie, że ktoś sobie nabierze na przykład 20 burgerów i na przykład dostałby ataku serca jedząc. 6. No i co? Jedzenie by się zmarnowało, dlatego można brać tylko po jednym. Właśnie ten żart na drzwiach, informacja o tym, że trzeba zapłacić przed jedzeniem, bo można umrzeć w trakcie. Co by nie mówić? No, jest to intrygujące, tak? Jak ja bym przechodził ulicą i zobaczyłbym restaurację, na której jest napis, że u nas musisz zapłacić przed jedzeniem, bo możesz umrzeć? No, mnie by to zaciekawiło, nie? Co tam się dzieje? Jeszcze osoby powyżej 350 funtów jedzą za darmo. Wow, tak? To jest restauracja Wow, do tego stopnia, że jakby on jest głośno na całym świecie. A myślisz, że mają coś wegańskiego w menu? Jestem pewien, że nie. Zaraz no, to no do... dałoby się zrobić jakiegoś mega tłustego wegańskiego burgera. Też by się dało. Wiesz co, zaraz dojdziemy do menu, w głowie się nie mieści to, co się tam wyprawia. Jeszcze a propos tej promocji za darmo jedzenie. Mam też taką informację, że nie ma możliwości zamówienia tego na wynos. Że nie można sobie zajrzeć, dzień dobry, chcę ważyć powyżej 160 kg, chcę na wynos, tylko trzeba zjeść to na miejscu, właśnie wcześniej, kupując ten napój do tego. A oprócz tego też trzeba komisyjnie z kelnerką być zważonym. Że to nie wystarczy, wiesz, na zaufanie powiedzieć, że waży, tylko trzeba komisyjnie być zważonym. Pomyśl, jakie to jest straszne, jeżeli ktoś mieszka tuż obok tej restauracji i, i waży tyle. I no często nie oszukujmy się, ale to są osoby, które borykają się z problemami, tak? Z zaburzeniami odżywiania. Zaburzenia odżywiania działają w dwie strony: zarówno odmawianie sobie jedzenia, jak i obsesyjne objadanie się. To jest jakaś forma zaburzenia, którą należy leczyć, i wyobraź sobie, że. Masz na przykład kogoś w rodzinie, kto ma ten problem i mieszka obok takiej restauracji i wie, że może każdego dnia tam pójść i za darmo się objadać ile mu się chce. No dobra, nie za darmo w cenie napojów tylko. To jest po prostu Jeszcze, szokujące. Jesz cztery burgery z czterema napojami i płacisz za to 10 dolarów. I idziesz sobie tam na śniadanie, na obiad, kolację i wydajesz tak naprawdę bardzo mało, wiesz, względem tego, co dostajesz, nie? W ogóle tam też na drzwiach jest taka informacja, taki żart, że walczymy z anoreksją od 2005. O, matko. Właśnie, słuchajcie, że ta cała konwencja tej restauracji jest w tym klimacie. Walczymy z anoreksją od Ale 2005. Właśnie taki jest zamysł, że to ma szokować, to ma być obraźliwe, to ma być po prostu podniesione do takiej rangi satyry, żeby aż człowiek nie wiedział właśnie czy to jest na serio, czy to nie jest na serio i to jest chyba ta ich linia y, obrony też, nie, że hej, 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 słuchajcie, no to jest po prostu taka konwencja, y, nie bierzcie tego na serio, tylko że niestety bardzo wiele ludzi bierze to na serio i na serio chodzi do tej restauracji i się Objada do granic możliwości, tak jak ich marketing do tego nawołuje. Tu żart polega na tym, że żremy, aż dostaniemy zawału. No i to jest absurdalne. Jakby kto normalny będzie żart tyle, żeby dostać zawału. A tutaj właśnie to zostało podniesione do takiego czegoś fajnego, nie? Że o, słuchajcie, nażryjmy się, bypassy, w ogóle te burgery tutaj nazywają się Bypass Burger, nie? Że, że tutaj wszystkie nazwy, do których zaraz przejdziemy w menu, one wszystkie nawiązują do jakichś chorób związanych z sercem i tak dalej. Na drzwiach e, też można znaleźć informację. O tym, że w środku jest zakaz palenia, ale tylko dlatego, że opresyjny rząd y, tutaj zakazuje palić w tego typu restauracjach. Jakby nie dlatego, że palenie jest niezdrowe. Rozumiesz? Słyszałam, że tam można kupić jakieś papierosy, tak, i to jakieś mega niezdrowe. Bez filtra. Tak, tak. Można kupić papierosy bez filtra, można też kupić słodycze dla dzieci. E, właśnie... Czyli można kupić, ale na wynos albo przed restauracją sobie zapłacić. Może jest jakaś strefa do palenia czy coś. W każdym razie na drzwiach jest informacja, że, że tam palić w środku nie można. Co ciekawe, że na drzwiach też jest informacja o tym, że w środku jest 365 dni w roku impreza kostiumowa. Dlatego, że kelnerki są tam poprzebierane w takie seksowne stroje. Pielęgniarek. Cała konwencja tej restauracji jest taka, że ona ma tematykę szpitalną. Właśnie te kelnerki, które są seksownymi pielęgniarkami, to jest jeden element. Drugi element jest taki, że goście mają fartuchy szpitalne. Ludzie tam siedzący jedzący, oni siedzą w tych fartuchach, wokół nich chodzą seksowne pielęgniarki, a oni wszyscy jedzą te bardzo, bardzo niezdrowe jedzenia. No i są też inne elementy, napoje, które są podawane w kroplówkach. Wino jest w kroplówkach, szoty są ze strzykawek. Można znaleźć filmiki na YouTubie, jak ktoś odwiedza to miejsce i właśnie pokazuje, jak dostaje szota w strzykawce. Ktoś, kto nie zje wszystkiego, co dostał. Co zamówił, zostaje wyciągnięty na środek przez tą pielęgniarkę i na oczach wszystkich dostaje wielkiego klapsa, jakąś tam specjalną taką um, łyżką do tego. Ale jestem pewna, że przychodzą Kripole, którzy tylko na to czekają, żeby dostać tego klapsa i specjalnie nie zjadają wszystkiego. Tak, właśnie to dostawanie klapsa na środku jest elementem um, zabawy. Co jest ciekawe, że jak się zje wszystko, co się dostało, to się w nagrodę dostaje od odwózkę na wózku inwalidzkim przez seksowną pielęgniarkę do samochodu. Zobacz, że to jest właśnie takie zwizualizowanie tego, jak niektórzy widzą właśnie problem otyłości, no nie? Że o, chcesz się obżerać, to proszę, obżeraj się, trafisz do szpitala, będziesz mieć zawał, tego chcesz, no to śmiało. I to tak jakby to wizualizuje i ci niektórzy ludzie to podłapują i, i rzeczywiście w tym uczestniczą, tylko że, wiesz, to jest y, otyłość, to jest choroba i... I to ma takie głębokie podłoże psychologiczne, że mam wrażenie, że robienie z tego takiej szopki to jest trochę jak stworzenie takiego baru dla lików i mówienie, że przyjdź do nas! Chcesz się zachlać na śmierć? No to chodź do nas! U nas kto ma już więcej promili we krwi, ten szoty pije za darmo! Uhu! Pij, aż wysiądzie ci wątroba. Łuhu, wiesz, to jest, można analogicznie coś takiego zrobić i to jest, no... I w menu masz na przykład, w tym, co mówisz, holowym takim, wersja holowej, że masz na przykład w menu pozycję padaczka, delirium, wiesz, jakby no to są, to, to, to nie jest śmieszne. Tak? Zerwane więzi z rodziną. Tak, tak, posprzedawane fanty z domu, wiesz, i tak dalej. Jakby to nie jest śmieszne, ale w tej restauracji to zostało podniesione do takiej właśnie rangi sztuki, że bawimy się w konwencję, obżeramy się do, 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 do śmierci jakby, nie? To jest szokujące. Szokujące też jest to, że tam cała masa ludzi, bardzo często otyłych i tak dalej, jakby idzie tam na serio. Tam idą ludzie, którzy mają taką filozofię życia, jak jakby, nie? że nie przyjmuje się cholesterolem, nie przyjmuje się kaloriami, że 15 tysięcy kalorii dziennie. I tak dalej. Albo fiderzy ze swoimi partnerami, których wiesz, kręci to, że ktoś się właśnie obżera. Do takiego stopnia na pewno też chętnie zabierają swoich partnerów. Wiesz, jak normalnie się idzie na romantyczną randkę ze swoją partnerką, nie wiem, na sushi, to taki fider pewnie zabiera do Hard Attack Grill, żeby. Może powiedz, kim jest FIDER? FIDER to osoba, która ma fetysz na punkcie otyłości i sprawiania, żeby twój partner był jak najbardziej otyły. Specjalnie go podkarmiasz kalorycznym jedzeniem, bo chcesz widzieć, jak osoba, druga osoba tyje i to cię kręci. To już jest takie idące naprawdę w totalną skrajność, że oni chcą karmić tą drugą osobę właśnie do takich. Możliwych, jak największych granic, do takich granic, że ten twój partner przestaje się ruszać z łóżka, bo jest już tak otyły. Wiesz, to są naprawdę takie okazy. O, siema Stefan. Jeżeli chodzi o bycie fiderem, no to ja ewentualnie mogłabym być fiderką kotów, no bo kot, gruby kot jest mega słodki. Ale, 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 to, koty... ale to zagraża życiu i zdrowiu takiego kota. Znaczy, ja jestem fiderką naszych kotów, bo nasze koty są bardzo wybredne i. I one nie chcą być karmione, dlatego ja staję na głowie, żeby je karmić i jestem fiderką kotów. Ale... Ale, po, ale powiedz, że to żart jest. No to żart, no wiadomo, że gdyby były chorobliwie grube, no to bym ich nie chciała karmić. No ale spójrz na Stefana, on nie jest gruby jeszcze. No i tu się pojawia pytanie. Co tam można zjeść? No bo brzmi interesująco, tak? Wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, zmierza do tego, co tam można tak naprawdę zjeść, co może spowodować ten zawał czy tam inne problemy zdrowotne. No i to jest tak, że największą atrakcją tego miejsca są burgery, które się nazywają Bypass Burger, i te burgery występują w ośmiu wersjach z jednym kotletem, dwoma, trzema i tak do ośmiu. Ten burger z ośmioma kotletami jest rekordzistą Guinnessa. W środku wisi certyfikat, że jest to najbardziej kaloryczny burger na świecie. Ma on 9982 kaloria. Zobacz, że dla przeciętnego człowieka to by było jedzenie na pięć dni. Do wszystkich tych burgerów można, a nawet trzeba, dołożyć bekon. Wyobrażasz sobie zjeść Burgera na przykład z sześcioma kotletami? Ja nie wyobrażam sobie zjeść burgera z jednym kotletem, no wiesz? Chyba, że jest opcja vegan. Nie ma opcji vegan. Ten burger z ośmioma kotletami ma kilogram 800 gram mięsa. Single bypass burger ma 230 gram wołowiny. Kolejna pozycja w menu półfuntowy hot dog wieńcowy. Koronary dog, tak się nazywa. Chodzi o chorobę wieńcową. Czyli chodzi o miażdżyca. Do tych burgerów i do tego hot doga można domówić smażone na dużej ilości smalcu krążki cebulowe. Hmm, czyli nawet krążki cebulowe są u nich niewegańskie. Jakby głęboki olej to było za mało. Oprócz krążków cebulowych są frytki, które się nazywają flatliner fries. Flatliner nawiązuje do płaskiego EKGM. Hmm. że okropne. Jakby dobra, no rozumiem, to jest po prostu zaburzenie, więc nie można tego tak postrzegać, ale no nie wiem, ja tak sobie myślę, że jeżeli się naprawdę borykasz z takimi problemami sercowymi i jesteś w takim miejscu i czytasz opisy tych dań i tak dalej, wiesz, jak to może nie odbierać apetytu, ale no to też pokazuje, jak złożony jest właśnie ten problem zaburzeń od, odżywiania i że dla niektórych jedzenie jest tak samo silnym uzależniającym bodźcem jak na przykład yy... Że oni nie są w stanie się kontrolować, po prostu mimo, że są ośmieszani tam. Zobacz, że ta restauracja tak naprawdę ma y, ośmieszać właśnie ludzi z problemem tak dużej nadwagi, a oni i tak tam idą, nie? I że tak, idziemy, wykończyć nasze serce tak, będziemy tutaj się objadać, tak, niech pielęgniarka mi przyniesie kroplówkę, jestem taki gruby, ha, 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 Ale to też pokazuje, że co musi być w głowach tych ludzi, jaki to jest stopień zaburzenia, że, że oni w to idą. Tak, no zobacz, przychodzi rodzinka sobie jest mąż, waży tam 140 kilo, żona waży 100, są dzieci, które też mają nadwagę i podchodzi seks i kelnereczka i mówi: to co? Flatliner fries, burger, wiesz, 6 kotletów? Przecież. To, to będzie miało 5000 kalorii, a to tam jest przedstawiane jako coś takiego, że bawimy się, nie? Że bawimy się. Macie tutaj fryteczki, macie krążki cebulowe, możecie po nich wiesz, dostać zawału, może to zwiększyć ryzyko zawału i tak dalej, ale to jest w konwencji właśnie zabawy. To jest po prostu absurdalne. I jak cyniczny, zobacz, jest ten właściciel, że on stworzył właśnie tym ludziom z problemem otyłości, stworzył im taki raj, gdzie oni mogą się zatracać w tym, co jest tak bardzo ryzykowne, i po prostu niezdrowe. A z drugiej strony, zobacz, że to są takie otwarte karty, nie? bo zobacz, że inne jakieś fast foodowe restauracje, które często też mają bardzo niezdrowe menu ociekające tłuszczem, no, reklamują się właśnie szczęśliwymi rodzinkami, takimi lifestyle'owymi kampaniami, że having fun, bla, 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 a tutaj w sumie jest kawa na ławę, że czy nasze jedzenie jest niezdrowe? Tak. Czy to taki sposób podżywiania może sprawić, że będziesz chory i trafisz do szpitala? Tak. Można nawet dostać zawały serca. Mamy to w nazwie. Dlatego nie miej do nas pretensji, jeżeli będziesz chory po tym jedzeniu. Tak jakby, wiesz, jest kawa na ławę, no nie? I teoretycznie ym, każdy dorosły człowiek ma prawo robić, co chce. Zobacz, że tak samo jest z wyrobami tytoniowymi, że na opakowaniu masz napisane, że palenie tych może powodować, nie wiem, takie, takie, takie choroby i masz te wszystkie obleśne obrazki na papierach. Um, a mimo to ludzie to kupują, no nie? Więc... Tutaj też manipulacja polega na tym, że do tej ekipy, która tam weszła, czy pojedynczej osoby, podchodzi sobie pielęgniareczka w krótkiej spódniczce, wiesz, z dekoltem i tak dalej i ona jakby nadaje temu takiego wymiaru, że, że cię namawia, wiesz, może fryteczki do tego, może jeszcze trzy, trzy kotlety więcej i tak dalej. Podchodzi ta kelnereczka, no i ta osoba, wiesz, je jej z ręki, mm -hmm. nie? A może jeszcze dwa kotleciki, może jeszcze hotdoga do tego. Taka Sie... osoba, która tak jakby podkarmia twoje zaburzenia A. i cię utwierdza, w tym, że to jest ok, idź w to dalej, nie musisz nic zmieniać w swoim życiu. Wiesz, to właśnie trochę tak jak jakby alkoholikowi przynosić właśnie alkohol i mówić, a jeszcze się napi, a może jeszcze się napi, jeszcze tą trochę wątroby swoją podtrój, a może jeszcze tutaj jak, jakiś ten, mam takiego świetnego drinka, martwość wątroby, może chcesz? Tak, tak. I zobacz, że tutaj jeszcze do tego namawiania wysłana jest ta kelnerka w krótkiej spódnicy. Uważam, że to podnosi ten poziom absurdu, cynizmu i bezwzględności tej restauracji jeszcze na wyższy poziom. Ludzie, którzy tam przychodzą i to zamawiają i to do swojego ciała wrzucają, dla nich to nie jest żart, zobacz. Tylko dla nich to jest ich życie, to są ich wyniki badań, ich problemy z chodzeniem i tak dalej. I to w kilku przypadkach jest także ich zgon. No właśnie, bo tu się pojawia temat zgonów w tej restauracji. Właśnie pierwszą osobą, która straciła życie w, w kontekście tej restauracji, bo to też warto dodać, że jakby to nie jest tak, że ta, ten rzecznik prasowy, że on umarł w tej restauracji, tylko on gdzieś tam umarł na powikłania płuc. 11 lutego 2012 roku klient dostał zawału serca podczas jedzenia Triple Bypass Burger. W restauracji właściciel restauracji John Bosso wezwał pogotowie ratunkowe, a klienta zabrano do szpitala. Podobno klienci pomyśleli, że to chwyt marketingowy i zaczęli robić zdjęcia karecce pod, pod restauracją i wynos wynoszonemu temu klientowi. Wtedy właściciel restauracji udzielił wywiadu jakiejś gazecie i powiedział tak, naprawdę było mi okropnie z powodu tego dżentelmena, ponieważ turyści robili mu zdjęcia, jakby to był jakiś chwyt marketingowy. Nawet z naszym własnym makabrycznym poczuciem humoru nigdy nie zrobilibyśmy takiego chwytu. Rozumiesz? Jakby ta sytuacja jest na tyle absurdalna, że tam przyjechała karetka, a ludzie myśleli, że to jest... No wszystko Ale... się zgadza, tak? Tu pielęgniarki, tu kroplówki, to czemu nie karetka? Ale też zobacz, że w normalnej restauracji, jeżeli jesteś i doznasz jakiegoś uszczerbku na zdrowia na skutek spożytego jedzenia, no to w Stanach tym bardziej możesz się sądzić i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli restauracja nazywa się Heart Attack Grill, no to mają taki płaszcz ochronny, że ej, Jejej, ale my od początku mówiliśmy, że to jest zagrożenie twojego zdrowia. No Spójrz na nazwę ziomek, więc wiesz, mogą umywać ręce od jakiejkolwiek odpowiedzialności za to. Tak, że taka konwencja po prostu. Zobacz, że w normalnej restauracji, jak ktoś jedząc tam, by na skutek tego jedzenia miał problemy zdrowotne, to mógłby być koniec tej restauracji, wiesz, w jakiejkolwiek innej sytuacji. A to pewnie dla nich jeszcze nawet na plus było, bo rozgłos, tak. e, e, podniesienie wiarygodności ich brandu, że jak się nazywają... Tak, też dostarczają, wszystko się zgadza. Tam w ramach marketingu mogłaby karetka stać pod lokalem, wiesz, regularnie na sygnałach i to by zwracało uwagę, ludzie by szli, o wiesz, zabawmy się. No. Może powinni być jacyś ratownicy tam nieopodal zawsze na wszelki wypadek. Tak, w ogóle zobacz, jaka to jest chora sytuacja, że mówimy o tym, że ktoś był zabierany przez karetkę, a ludzie myśleli, że to jest kampania reklamowa, że, że to jest do tego stopnia jakby postrana sytuacja, odwrócanie wszystkiego do, do, do góry nogami. 21 1 kwietnia 2012 roku kobieta straciła przytomność po zjedzeniu burgera Double Bypass Burger. E, piła tam też alkohol i paliła tam. E, w lutym 2013 roku nieoficjalny rzecznik i stały bywalec restauracji, 52-letni John, zmarł najprawdopodobniej na zawał serca podczas oczekiwania na przystanku autobusowym przed restauracją. I jego prochy są teraz e, w urnie za barem Hard Attack Grill. A czy y, on był na tym przystanku, bo już wracał z restauracji? Tak. Czyli po posiłku to się stało? Spoś... Po posiłku czekał na przystanek. I... Ale musiał kochać tą restaurację, że nie miał jakiejś rodziny, bliskich, którzy by chcieli jego prochy, tylko są w restauracji która się przyczyniła do jego śmierci, to musiał być naprawdę stałym, oddanym gościem. To je, on tam siedział sobie myślał, ale wspaniałe miejsce, raj na ziemi. Idealne miejsce dla mnie. Jeżeli coś mi się stanie, to chcę, aby moje prochy właśnie tutaj spoczywały. No i tak też się stały właśnie te, te prochy tej osoby, są atrakcją tam turystyczną, właśnie za barem stoi ta urna. No i to jest taki żart właśnie. Zobacz, że to, to się trzyma kupy, tak? Jakby mamy tą konwencję. No bardzo, bardzo czarnych Humor, ale wszystko jedno, spójne. Zobacz, że ta urna, właśnie za barem człowieka, który zmarł po jedzeniu tam to się idealnie wkomponowuje jakby w humor tego miejsca, nie? No i taka to historia. Właśnie też warto dodać, że ta restauracja została przeniesiona do Las Vegas, bo w stanie właśnie Nevada, w którym jest Las Vegas, tam jest prawo mniej restrykcyjne i właśnie pozwala na, na kapitalizm, wiesz, tak krwiożerczy, jak tworzenie restauracji, w której ludzie dostają zawału. No i wiesz, amerykański klimat Powiem ci, że jak się dowiedziałem o tym pierwszy raz z komentarzy u nas właśnie pod którymś filmem, jak to z z zresearchowałem, pomyślałem sobie, że to jest super do naszego podcastu na jakiś um, specjalny moment. I ten moment dzisiaj nastał setny odcinek. Setny odcinek to też idealna okazja, żeby wspomnieć o dziewczynie, o której wspominaliśmy na początku naszego, naszych odcinków, a mianowicie weganizm to śmierć. Na początku naszej tutaj podcastowej kariery. Wspominaliśmy w jednym z odcinków, opowiadaliśmy o dziewczynie, która ma o Weganizm to śmierć i ta dziewczyna opowiadała o diecie karniworowej, tak? Surowe, surowe mięso. Były tam takie makabryczne sceny, jak zjada jakieś gałki oczne ryb, obgryza czaszkę jakiegoś barana z surowego mięsa. Nasty shit. Kilka dni temu postanowiła włączyć do swojej diety mięta te jądra są jądrami bananowymi. Daje mi trochę po prostu siłę, mocniejsze mięśnie. Ciekawa sprawa, że ona nie da rady tego ugryźć, jakby. Nie jest łatwo ugryźć, jest taka bardzo Skoro mocna skóra, ona nie zawarcie. da rady nawet przegryźć tego jądra, to może to jest znak, że ono nie jest dla nas stworzone do jedzenia na surowo? Bardzo miło nam poinformować was, wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a oglądali tamten odcinek, że e, kanał Weganizm to śmierć. Zmienił nazwę na Magda Mucarny. I teraz jest to kanał o tematyce prowegańskiej. Jeżeli chodzi o tą decyzję, tak, to była decyzja mojej duszy. Taka prawdziwa decyzja mojej duszy, żeby zaprzestać jedzenia zwierząt. Od tego czasu minęło dwa i pół roku i, i czego żałuję? Żałuję tego, że, że kiedykolwiek dałam się wkręcić w ogóle, że mięstarze. Jest dobre, że może człowiekowi uczynić coś dobrego, że zwierzęta chcą, żebyśmy je jedli. W ogóle w takie głupoty uwierzyłam, że się w głowie mi nie mieści. Kiedyś też jej kanał nazywał się Mięso to śmierć, ale może zrozumiała, że takie skrajności nigdy nie są dobre. Ani weganizm to śmierć, ani mięso to śmierć, bo człowiek. Nie umiera ani od weganizmu, ani od jedzenia mięsa, bo zarówno dieta wegańska, i mięsna może być lepiej lub gorzej zbilansowana. Ale no ciekawe to jest zobaczyć, że trzeba mieć w jakimś stopniu otwarty umysł, żeby z bycia karniworem potrafić przejść na weganizm. Więc skoro weganizm to śmierć, przestaje mięso, to ja po prostu już wierzę, że. Każdy może przejść na weganizm. No ja, ja na przykład uważam, że takie radykalizmy i takie skrajności nigdy nie są dobre. I w momencie, w którym jesteś karniworem i tak bardzo jesteś karniworem na 150%, a potem jesteś weganinem i też jesteś weganinem na 150%, jakby trochę to jest dziwne, tak? Jakby że takie zwroty akcji. Aczkolwiek fajnie, że, że ten zwrot obecnie się wiesz, w, w, w tym kierunku e, uczynił. No i że właśnie teraz jest to zwrot w kierunku weganizmu i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Obydwały, tylko właśnie z zdrowy weganizm, a nie jakiś taki hardkorowy. Bo też widzę właśnie, że takie osoby, które skaczą tak po dietach, ostatnio też mi się wyświetliła jakaś laska, która nie pamiętam, czy ona była karniworem, czy keto i mówi, że kiedyś byłam weganką, byłam bardzo niezdrowa, bardzo niedożywiona. No i tam zrobiłam mały research, jaką ona była weganką, a ona była jakąś hardkorową frutarianką, która jadła tylko banany i piła soczki owocowe, no nie? Więc to też myślę, że może warto odwiedzić psychologa, jak skaczesz po tak skrajnych dietach, że albo same soczki, albo same mięcho, jakby można jakoś zbalansować przecież tą dietę. Nie trzeba od razu skakać z jednej skrajności do drugiej, więc też wydaje mi się, że. Też ta, zawsze zresztą tacy ludzie, którzy rzucają takie mocne teorie, że na przykład będąc weganką, będziesz niezdrowa i umrzesz, albo jedząc mięso, będziesz niezdrowy i umrzesz. No to zawsze coś musi być, nie tak? Takim ludziom nigdy nie ufajcie, no bo dobrze zbilansowana dieta może być najróżniejsze formy. Dobrze zbilansowana dieta nie szkodzi w żadnych ilościach. W każdym razie no pozdrawiamy Magdę Mocarny, jeśli jakimś cudem to ogląda. Bardzo cieszymy się, że, że nastąpiła ta zmiana. Jakby nie wiemy, czy mieliśmy jakikolwiek wpływ na to, że, że ta zmiana nastąpiła, no ale po prostu wspominaliśmy o kanale Weganizm to śmierć na początku, więc... Wydaje no, mi się, tak. że już wspominaliśmy o tym kiedyś, że ona przeszła na no, weganizm. Może jakimś słowem, jednym czy dwoma. Na pewno się pojawiało to w komentarzach często, że, że, że czy widzieliście, że weganizm to śmierć jest teraz, wiesz, że mięso to śmierć, weganką. No, fajnie, fajnie że taka zmiana nastąpiła. My mamy jakąś moc też, wiesz, zmieniania ludzi, bo ostatnio doszło też do zmiany deweganki o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku deweganka to taka no bardzo kontrowersyjna agresywna weganka która też ostatnio dodała posta i ona mnie tam nawet oznaczyła że y, słuchajcie że właśnie między innymi y, słuchając tego co na mój temat miała do powiedzenia Juszes, y, postanowiłam że właśnie kończę z tym agresywnym podejściem że to nie ma sensu że agresja budzi agresję przepraszam Zrozumiałam, że agresja rodzi agresję. Chcę spróbować takiego przekazu, który zgadza się ze mną, bo ja kocham ludzi i ja wierzę w ludzi. Kocham też zwierzęta. Ważniejsze na ten moment jest szukanie podobieństw między nami, a nie różnic. No. Kurczę, kogo następnego nawracamy? Piszcie w komentarzach, kto potrzebuje nawrócenia. Właśnie powiem Ci, że ja to uwielbiam w tym nagrywaniu podcastów, czy w działaniu w internecie, że nigdy nie wiadomo, coś jaki, jaki efekt motyla nastąpi, nie? że my sobie coś rzucamy, jakieś gadki, szmatki i tak dalej, a na przykład ktoś do mnie pisze wiadomość prywatną na Instagramie, na przykład, że o, dzięki mojemu filmowi coś tam, na przykład bardzo dużo dostałem wiadomości przez te wszystkie lata po moim filmie o tym, że pracowałem w Masarni. to właśnie dostałem całą masę wiadomości, o tym, że ten mój film przekonał kogoś do niejedzenia mięsa. No i nagrywając go, jakby po prostu chciałem się podzielić swoją historią, a w życiu bym nie pomyślał, że ten mój film gdzieś tam wpłynął na czyjeś życie, tak? Bo zobacz, że zmiana diety, gdzie tą decyzję o tym, co zjesz, podejmujesz parę razy dziennie, każdego dnia, no to jest bardzo istotny element czyjegoś życia, tak? I to, że, że można mieć wpływ na ten istotny element czyjegoś życia, to jest bardzo satysfakcjonujące i bardzo przyjemne uczucie. Zanim przejdziemy do celebracji setnego odcinka, chciałbym jeszcze tutaj zrobić takie małe wtrącenie w klimacie stare, ale jare. Filmik, który chciałbym, żebyśmy razem obejrzeli. Jest to filmik, który pierwszy raz zobaczyłem na live w wardengi, że on gdzieś tam przeleciał przez ten filmik, obejrzał go i, i po prostu poleciał dalej, a ja z tym filmikiem zostałem um, z opadniętą szczęką oglądając go po prostu pięć razy i myśląc o tym, że chciałbym ten odcinek to pokazać w Halo? E, pragnę poznać panią. Jestem o, dobry, jestem o dobrym sercu, prasowicy, zdolny do wszystkiego. No to ja zapraszam. E, doko, e, ale ja mam e, 56 lat, może być? Ja e. mieszkam przy ulicy jestem brunetką. ma 62 wzrostu, duży biurczyk, piąteczka. Mam wykształcenie średnie zawodowe, no plus kierowca, obecnie stała renta. Wiesz co, ja zaintrygowany tym filmem po live'ie tak jakby trochę tam zrobiłem research i dowiedziałem się takiej rzeczy, że ten film został wstawiony 13 maja 2014 roku, a 2014 roku 21 maja, czyli tam tydzień potem, była emisja pierwszego sezonu Rolnik szuka żony. Były tam wizytówki i tak dalej. To było 21 maja, a ten filmik jest z 13 maja. I ogólnie rzecz biorąc, podejrzewam, że ten filmik jest jakimś takim odpadem z produkcji. Rolnik Szukażony, sezon pierwszy, że ktoś tam, jakby to są moje tylko hipotezy podejrzenia, bo tak mi to wygląda. Zobacz, że w tym rolnik Szukażony są te historie, że tam kobiety wysyłają listy do pana, pan dzwoni, się przedstawia, się umawiają. I ogólnie rzecz biorąc. Obstawiam, że to jest odpad z produkcji rolnik szukażony i że po prostu ktoś wstawił to do internetu. Wtedy jeszcze w 2014 roku może nikt nie pomyślał, że ktoś to rozgrzebie w, za 10 lat w podcaście jakimś. Ehm, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest ehm, żarcik taki z, z, ze strony produkcji. Pomyli... A ja myślę, że pan po prostu pierwszy raz w życiu dzwoni do jakiejś kurtyzany i nie wie, że ona przyjmuje klientów jak leci i myśli, że musi się kurtyzanie najpierw zareklamować żeby chciała go przyjąć. Gdzieś, e, ziemia w dzierżawie 10 hektarów, ale ja studiuje obecnie angielski. Kobieta po drugiej stronie pewnie się stawiała matko, po co ziomek mi to mówi. Znaczy, ja ogólnie myślę, że ten pan dzwoni tak jakby w celach matrymonialnych, ale że, że on myśli, że on dzwoni do jakiejś potencjalnej a, partnerki. Czy myślisz, że on nie wie, że to jest kurtyzana? No, a jest może tak nie. być też. No on tu wygląda jakby, że całkowicie na serio próbuje się sprzedać, tak? Teorie są w takim razie dwie. Albo dzwoni w takie miejsce pierwszy raz i się stresuje, albo ktoś go prankuje, że zadzwoń tutaj pani, szuka pana. Znaczy, warto dodać, że, że jedna wersja się nie wyklucza z drugą, no bo tak, on wiemy. może nie wiedzieć o tym, w czym bierze udział, ale jakby ktoś, kto mu podał ten numer, może wiedzieć, gdzie on dzwoni. Chodzę do kościoła, mam buty, wszystko, łodzienie, zmieniam wszystko, piorę. No, i pan tu się prezentuje od najlepszej strony, tak? Mówi... Znaczy, akurat informacja, że dba o higienę, to w tym przypadku jest istotne, ale to, że chodzi do kościoła, nie wiem, czy takiej pani ta informacja akurat do czegoś jest potrzebna. Ja myślę, że ten pan po prostu dzwoni do swojej przyszłej jakiejś partnerki i przedstawia się jej, i że on rozmawia z nią całkowicie na serio. No, w sumie brzmi to poczciwie, jak mówi, że chodzi do kościoła, więc chyba pan jest prankowany, no. Godzinka 100 zł, a pół godziny 80, tak? Tak. Ale seks czy nie? Klasyczny w zabezpieczeniu, francuski bez. Przyszlubię to nie, bo mam księdza Brodzie. Nie mogę prze przekaza e przekroczyć e przekazania dziewiątego niepożona, a szóstego nie załóż. Aha, no to nie spadnie za a potem do mnie przyjdzie. To dziękuję. Oh my god. Co tu się wydarzyło? Ja myślę, że ten pan nie wiedział, że rozmawia z kimś, kto bierze hajs za spotkanie. Może on zobaczył ogłoszenie w gazecie i. Nie do końca zrozumiał, ale ktoś go musiał nagrywać. Ktoś go chyba ewidentnie sprękował. Boże, biedny pan. Ja mam, ja, tak jak już mówiłem, ja mam hipotezę, że to jest jakiś odpad z, rolnik szukażony z pierwszego sezonu. No co, ty tam by w życiu nie nagrywali takich rzeczy? Tylko zobacz, że tu cała ta konwencja pasuje do rolnik szukażony. Zwłaszcza TVP sprzed tylu lat, jeszcze to, to by było zbyt hardkorowe. A wiesz, właśnie a propos tego fragmentu, też trochę robiąc research, dowiedziałem się ciekawej rzeczy, jaką oglądalność ma rolnik szukażony. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? No te pierwsze sezony na pewno ogromną. E, największą oglądalność miał sezon trzeci i średnia oglądalność. To nie jest najwyższa oglądalność jednego odcinka, tylko średnia oglądalność to 4,6 miliona. Hmm. A... Może trzecia edycja to właśnie ta edycja, w której jest taka para, która jest ze sobą do dziś i oni mają nawet kanał na YouTubie. I też wyświetlił mi się gdzieś kiedyś jakiś ich filmik na YouTube i tam było jakieś. Żniwa 2000 tysiące ileś tam, i to miało jakieś szalone ilości wyświetleń. Więc ewidentnie dużo ludzi e, śledzi ich losy, bo dużo ludzi też oglądało to w telewizji. No bo e, trzeba przyznać, że ten program jest świetny. Ja oglądałam parę sezonów i e, świetnie się bawiłam. Niektórzy ci rolnicy są naprawdę tacy fajni, poczciwi, że im się kibicuje. No, ale było też paru takich jakichś kripolów. Pamiętam, że był raz taki właśnie stary kawaler, który y, tym, tym babkom, które sobie tam nawybierał, tylko szukał pretekstu, żeby je gdzieś za tyłek złapać, w im zaglądał, jakieś takie gadał obleśne rzeczy, że... Czasem wiesz, widzisz człowieka i sobie myślisz, że no wiadomo, trudno kogoś znaleźć, mieszkasz na wsi, nie ma y, za dużo takich społecznych sytuacji, żeby poznać aż tyle ludzi, jak kiedyś się mieszka w mieście. Nie ma zębów, ale nie to mylisz chyba z chłopakami do wzięcia. Tam nie ma rolników bez zębów, tam są tacy rolnicy na poziomie, y, ale czasem. Tam rolnicy porcelanowe zęby mają. Jak wiesz, zboże, zboże po sezonie sprzedajesz 3 miliony na konto, ci-cink. Są różni rolnicy. Są wiadomo, tacy mniej obrotni, no ale to tacy idą do, do chłopaki do wzięcia. A są tacy rolnicy, którzy, no, mają zajebiste gospodarstwa i oni, wiesz, są milionerami. No ale wybiłeś mnie z rytmu. Chciałam powiedzieć, że czasem widać, że jedno komuś się po prostu tak użycie ułożyło, że jest samotny, ale czasem. Zwłaszcza jak są tacy starzy kawalerowie to ma się takie poczucie, że aha, okej, okay, wszystko jasne, dlaczego ten pan przez te wszystkie lata nikogo sobie nie znalazł, bo niektórzy naprawdę tam się tak obleszkowo zachowują do tych kobiet, że tak traktują je przedmiotowo, że to się nie smacznie ogląda, zwłaszcza jak to robi taki starszy pan. Temat? Który chodził za mną od co najmniej 30 odcinków, kiedy się dowiedziałem o tym artykule, który chcę tu przeczytać. Czyli nie będzie to świeży temat? Nie będzie to świeży temat, wręcz przeciwnie, już ma parę lat, jakiś czas. Link znajdziecie w opisie, to jest autentyk, jakby to nie to, że sobie wymyśliłem. Gazeta Wrocławska, artykuł pod tytułem Libacja na Skwerku. To brzmi też jak coś, co by się mogło wydarzyć na naszym osiedlu. U nas też jest skwerek i tam co chwilę są ulibacje. Tak, tak, właśnie dlatego też pomyślałem, że on idealnie pasuje do naszego klimatu, bo my regularnie z Borysem chodzimy na skwerek. Ogólnie rzecz biorąc, to nie mogłem się doczekać, aż wspomnę o tym artykule u nas w podcaście. Policjanci dostali zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma koniec? To jest koniec artykułu. Wow. Myślę, że wiele raportów policyjnych właśnie tak wygląda. To Ten artykuł brzmi jak wystawka, żebym opowiedziała o mojej historii ze skwerku. Powiedz, czy jest tak? Robisz mi wystawkę, żebym opowiedziała o mojej historii ze skwerku? Nie, bo po prostu chciałam przytoczyć niesamowity artykuł. Bo ja ostatnio miałam taką historię na naszym skwerku właśnie, do której mógłby powstać taki sam artykuł. Wyobraźcie sobie, że właśnie spacerowałam z Borysem i nagle... Jakiś narąbany totalnie chłop mi się objawił i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że on wyciągnął nagle pindola i zaczął szczać. W tym może też nie byłoby nic aż tak dziwnego. Natomiast robił to tuż obok, gdzie jest taki skwerek, plac zabaw dla dzieci, wybieg dla psów, biały dzień. Po prostu oblecha. Ja po prostu się tak wkurzyłam. I mówię tego faceta, że w ogóle co pan robi, obrzydliwy pan jest, tu są dzieci, yy, że, że w ogóle wstydu pan nie ma, bo okej, okay, musiał się wyszczać, jest pijany, ale to mógł też wleść w jakiegoś krzaka, a tam wiesz, dzieci dookoła biegają, po prostu oblecha totalna. A widziałaś Pindola? Widziałam, był obleśny i wolałabym o tym zapomnieć na zawsze. Pindol jakiegoś oblecha nabyzdryngolonego. No ale on sikał jakby skierowany w no, tą tak, stronę? No tak, jakby nigdy nic. On nie był nawet skierowany w jakąś jedną stronę. On się kierował w różnych kierunkach. Po prostu nie ogarniał nic, no nie? I tak jak oddał tam ten mocz, tak za chwilę położył się na ławce i spał. I wiesz co? Pierwszy raz zrobiłam coś takiego, bo zazwyczaj widzę takie osoby... I to po prostu ignoruję. Mam na myśli osoby y, gdzieś tam nietrzeźwe w miejscach publicznych, ale tym razem po prostu miałam poczucie, że. Oh, no, to jest po prostu mój ulubiony skwerek. Jeszcze gość to robi tak bezwstydnie w środku dnia, w momencie kiedy tu jest masa dzieci y, i zadzwoniłam właśnie y, na policję. Czyli zadzwoniłam do... na policję. Doniosłaś na niego. Doniosłam na niego i mówię, że nietrzeźwy mężczyzna. Oddaje mocz w miejscu publicznym, tuż obok placu zabaw, że widziały to dzieci, że jest biały dzień, że po prostu coś z tym trzeba zrobić. No, on po prostu spał się na tej ławce, nie? I ja stwierdziłam, dobra, poczekam, czy ta policja przyjedzie. Rzucam sobie nieopodal na, na wybiegły dla psów piłeczkę Borysowi. Tak czekam, czekam. Ja 10 minut, 20, pół godziny. I stwierdzam, dobra, najwidoczniej olali temat. Wracam do domu. I już byłam pod blokiem. I nagle widzę radiowóz i myślę, o, może oni przyjechali właśnie po tego gościa. Może, nie wiem, może chociaż go spiszą, albo może chociaż go nastraszą i nigdy więcej nie przyjdzie sikać pod plac zabaw dla dzieci, nie? No i tak idę za nimi, idę za nimi i widzę, że oni dochodzą na ten skwerek, a tego gościa tam już nie ma bo tak długo zajęło im dotarcie na miejsce. A co najgorsze jeszcze w tym wszystkim, że zamiast zająć się tym kolesiem, który tak się tam zachowywał, to na moich oczach zaczepili yy, jakiegoś pana z pieskiem, z border collie, którego ja też kojarzę, który ma po prostu takiego pieska tak wyćwiczonego, że chodzi jego piesek jak po prostu w zegareczku, a oni mu zaczęli robić jazdę, że dlaczego psa ma bez smyczy, nie? Ja sobie myślę, aha, super, no to ja zadzwoniłam, żeby oni się zajęli tutaj jakimś wyrodnialcem pijanym, który się obnaża przed, przed dziećmi, a oni przyjechali i, i spisali pana z pieskiem, którego lubię i który ma naprawdę świetnego pieska i po prostu <laughs> przykro mi się zrobiło, że moja inicjatywa obywatelska się tak skończyła. Ta historia jest prawie tak samo niesamowita, jak artykuł o libacji na skwerku. No ale podsumowując, no to... Pewnie raport policyjny ich wyglądał tak samo, że napisali Dostaliśmy zgłoszenie, że jest yy, nietrzeźwy mężczyzna obnażający się na skwerku, jednak zajechaliśmy na miejsce i nikogo tu nie ma. Ja od kiedy się dowiedziałem o tym artykule libacja na skwerku, to jak, jak robiąc research do podcastu znajduję jakiś taki temat o mocnym tytule, wchodzę w, no nie, w, nie, w niego, a się okazuje, że to jest jakiś słaby temat tylko z mocnym tytułem, to sobie myślę, aha, czyli libacja na skwerku. Czyli, czyli stało mi się to takim memem, że wiesz, że libacja na skwerku równa się artykuł z mocnym tytułem i ze słabą treścią, która nie dowozi do tytułu, nie? No to cóż, to był taki apetyczny temat, że to będzie świetne przejście do naszych celebracji z okazji setnego odcinka. Mieliśmy libację na skwerku, teraz będzie libacja na podcaście. Pomyślałam, że z okazji setnego odcinka coś nam się od życia należy i może nie jest to bypass burger, ale y, są to wegańskie różne słodkości. Pomyślałam, że po co nam tort. Sami tak go nie zjemy, a tak próbujemy trzech różnych zajebistych wegańskich wypieków. To może weź drugą zapalniczkę O! A! Kurczę, ciężko będzie utrzymać spójność spalania. O nie! A! Ja nie odchodzę. Nie... Ja nie, nie przemyślałaś tego. Ewidentnie tu coś nie wyszło. No ja to potrzymam. No dobrze, to wszystko pojedynczo. O jest! To teraz myślimy jakieś życzenie 100 tysięcy subów teraz. A to się musi wypalić. Ja wiem, że nie wszyscy lubią odgłosy jedzenia, dlatego zostawiłam to na koniec, ale pomyślałam, że od razu zrobię sobie mały taste test, tylko sprawdzę które ciasto było jakie. Wszystkie te rzeczy zamówiłam w wegańskiej um, cukierni Eter i to jest sernik o smaku maczy, rolada pistacja łowiśniowa, a to briożka, śliwka, pralina laskowa. Briożka? Briożka. Mm, jaką ma fajną glazurę taką na górze. Pyszny sernik z macza. Mm. Pyszny, chociaż nie ma zbyt intensywnego smaku maczy, ale przepyszny. Ojej, jaki kremowy. Mm. Czuję się zmotywowana do nagrywania kolejnych stu odcinków. To jest rolada pistacjowo-wiśniowa. Brzmi apetycznie. Ja jestem fanem wszystkich orzechów, w tym pistacji. Mhm. Mm bardzo dobre, ale jednak sernika nie przebija. Pyszny kremik. I jeszcze została nam briożkę. Mm, pyszna briożka. Mm, nie doszedłeś do owoców. Mm, ale pycha. Hej, ty nie doszedłeś do środka. To jest najlepsze. Mm, mm, mm. O kurka. Pyszna briożka. Mm. Mm -hmm. To chyba najlepsze. Mm. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się Wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych filmów, albo jeśli jeszcze tego nie robicie. Napiszcie jakiś komentarz, co o tym wszystkim sądzicie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.